nasz Królu, Panie nasz Królu, halleluja, halleluja. Przynieśmy do Boga to słowo, które skierował do nas przez chwileczkę i módlmy się o ten kraj i o ten region. Zwieźmy głos. Słyszę, jak Duch Boży mówi, mam wielu ludzi w tym mieście. Mówmy razem, Kościele. Dlatego chcę, abyś modlił się i przywołał ich z północy, i z południa, i wschodu, i zachodu tego regionu. Przywołał ich z pustyni do oazy, tych strapionych, tych poranionych, tych chorych, tych udręczonych, aby mogli przyjść i doznać uzdrowienia, zaopatrzenia ich potrzeb, ich duchu, duszy i ciele. Dlatego módl się, wołaj ich, powołaj ich, bo wielu ludzi mam w tym mieście, bo widzisz, mówi Pan, ja widzę to miejsce wypełnione, każde miejsce, każde krzesło wypełnione, tak wielu niebawem, że będziecie musieli myśleć, co zrobić z nimi, jak znaleźć dla nich miejsce. Dlatego powołuj ich. Mam wielu w tym mieście, których powołałem, do swojego królestwa zebrałem. Wołaj ich z północy, wołaj ich z południa, wołaj ich ze wschodu i zachodu, a przyjdą jak potok. Przyjdą mali duzi, przyjdą młodzi i starzy, a przyjdą jak do oazy z pustyni, a przyjdą, aby napić się wody żywej. Dlatego wołaj ich, módl się, a przyprowadzą ich, bo wiele może usilna i żarliwa modlitwa sprawiedliwego, mówi Pan. Czyńmy to przez chwilę. Módlmy się przez chwilę. Halleluja. Panie nasz, my dziękujemy Ci. My dziękujemy Ci, że wielu ludzi masz w tym mieście, w tym kraju, w tym regionie, w tym narodzie. My dziękujemy za ten kraj, Twoją rękę Pańską nad tym narodem. Ten kraj wolny od pandemii, ten kraj wolny od strachu. Ten kraj przebudzony, Ojcze. Panie, my dziękujemy za gospodarkę tego kraju. Dziękujemy Ci za ludzi tego kraju. Modlimy się, wylej swojego ducha. Wylej swojego ducha, bo nasza ziemia sucha. Niech Twój Duch Boży stąpi i odnowi tą ziemię. Halleluja. Panie, my modlimy się o ten region. Nawiedź to miasto. Nawiedź Trójmiasto. Nawiedź małe Trójmiasto. Nawiedź osiedla wokół nas. Nawiedź, Panie, swoim duchem i wylej swojego ducha. My dziękujemy Ci. W tych dniach powiedziałeś, żebyś wylewał swojego ducha na wszelkie ciało i widzenia mieć będą, i sny mieć będą, i każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. Ojcze, my dziękujemy Ci za to. Halleluja. Zwieźmy swój głos, modląc się chwileczkę w Duchu Świętym, Kościele. O, halleluja. Samanczkę na braskę dynamo adesej. Ke prosko ciobanga skaciany nastineja. Kembrodo socio do bakala prosto pracidej. Halleluja, halleluja. Panie, my dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za czas Twojego wylania ducha przebudzenia, ożywienia na tej ziemi, w tym kraju, Ojcze, w naszym życiu, jak i w tym Kościele, w naszych rodzinach, w naszych domach. Ojcze, my Tobie oddajemy chwałę za domy tego Kościoła, wolne od wirusa, wolne od pandemii, wolne od strachu przed wirusem, Panie, silne i zdrowe, i zabezpieczone i ochronione. Panie, domy tego Kościoła pod przykryciem Twojej krwi. My, Ojcze, za to oddajemy Ci chwałę. Halleluja, halleluja. W tygodniu, jak się modliliśmy, we wtorek bodajże, na jakimś spotkaniu mniejszym, modlitewnym, a widziałem w sercu, że powinienem to zrobić i modlić się o pewną grupę osób i proszę, aby wyszli do przodu ci, którzy mają firmy, jednoosobowe działalności, mają wiele osób zatrudnionych, bądź planują założyć firmę. Masz w sercu założyć firmę, myślisz o tym, planujesz, wiesz, że powinieneś to zrobić, bądź zastanawiasz się, ale coraz bardziej jesteś przekonany. Wyjdź do przodu, proszę. Chcę, abyśmy się modlili nad Wami. Halleluja. Wyjdź do przodu śmiało. Masz firmę jednoosobową, bądź jednoosobową działalność prowadzisz, bądź zatrudniasz ludzi, bądź pragniesz zatrudnić, chcesz założyć firmę, nieważne jaka. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci jest. Dzięki Ci jest. Mam słowo od Pana dla Was. Wierzę, że ono jest dla Was. Możecie gdzieś w tle grać, albo chociaż zostać, niech zostanie gitara. A my dziękujemy Bogu przez chwileczkę i módlmy się o nich. To słowo brzmi w ten sposób. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra. Niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk. Także nawet będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale sam nie będziesz pożyczał. Amen. To słowo również pochodzi i z tego miejsca. Halleluja, halleluja, halleluja. Zaraz to znajdziemy. I napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyborach ze złota, ze srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie, we wszelkiej artystycznej robocie. Dał mu też, mowa jest o Bogu, dał mu też zdolność nauczania, napełnił go umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślniczych, rzeźbiarskich, hafciarskich
i fioletowej, i w czerwonej purpurze, i w karmazynie dwokroć barwionym, i w bisiorze, i w tkaninie sporządzania, wszelkich rzeczy, obmyślania wszelkich wzorów. Pan dał mądrość i umiejętność im, aby umieli wykonać wszelką pracę potrzebną. Halleluja. Wiesz to, co Duch Boży mówi w tych dniach? Bez względu na to, czy nadchodzi recesja, czy nie nadchodzi, czy krach gospodarczy, czy nie. Bóg mówi, wierzę, będę błogosławił pracę waszych rąk. Dam wam przychylność, życzliwość i będzie tak jak w ziemi, kiedy Izaak pracował i siał w czasie głodu. On zbierał stokrotne plony, podczas kiedy inni mieli niedostatek. Halleluja. Wyciągnijmy ręce w ich stronę, nie będę kładł na was ręce, po prostu będziemy was błogosławili. I niech Boże błogosławieństwo przyjmuje jego łaskę, zdolność, mądrość, mam na myśli przychylność, pomysłowość, błogosławieństwo pracy rąk na te dni. Podnieś swoje ręce i przyjmuj od Jezusa, przyjmuj od Ducha Bożego. Kościele, wyciągnijmy ręce w ich stronę i błogosławimy ich. Panie, my dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo. Błogosławieństwo pracy ich rąk, przychylność i życzliwość. W imieniu za diable związuje Twoją moc nad ich firmami, nad ich planami, nad ich pracą rąk i rozwiązuje Twoje błogosławieństwo, przychylności, życzliwości i zdrowia, i zaopatrzenia, i pomysłowości we wszelkim dziele, szeroko otwartych drzwi możliwości, kontraktów podpisanych, klientów, zleceń, halleluja, umów. Panie, my dziękujemy Tobie za Twoje błogosławieństwo w tych dniach, właśnie w tych dniach, Twoją rękę pańską nad tymi domostwami, tymi firmami, tymi domami. Panie, to, co błogosławisz, jest błogosławione i żaden człowiek, ani diabeł nie może przeklnąć. My dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu cennym Jezusa. I Kościół powiedział amen, amen, amen. Halleluja, halleluja. Za to dziękuj Bogu i tego oczekuj. Wierz, że Bóg działa w Twojej sprawie. Cokolwiek by to było, a On wie najlepiej. Amen. Wróćmy na swoje miejsca. Kościele, przywitajcie się z sobą, może z daleka, może piątkę przybijąc, czy łokciem się pukając. Są różne sposoby na te czasy. Dobrze was widzieć na tym miejscu. Pierwszą część kościoła. Halleluja. Witam was serdecznie. A jak się wszyscy mają? Amen, amen. Mamy może między nami kogoś nowego, chcielibyśmy przywitać. Wiem, że Jacek jest po raz pierwszy między nami, więc jeśli mógłbym prosić Stasiu, z tyłu, Jacek, unieś swoją rękę. Ktoś mamy dla ciebie mały podarunek. Mówi o tym, kim jesteśmy, w co wierzymy, gdzie zmierzamy. Jest tam kupon na darmową kawę. Podnieś jeszcze raz rękę, żeby widział Stanisław. Halleluja. Halleluja. Witamy cię serdecznie. Panie, my dziękujemy ci za to spotkanie, to nabożeństwo Kościoła Słowa Wiary. My dziękujemy za twoją obecność, za to, co czynisz, czyniłeś i będziesz czynił. I modlimy się w ręce twojego Ducha Świętego. Niech on przez chwilę inspiruje mnie, otwiera nasze oczy, buduje naszą wiarę. Maluje przed nami obraz, taki, jaki pragniesz, aby był dzisiaj rano wymalowany. My Tobie oddajemy chwałę za to wszystko już z góry w cennym imieniu Jezusa. Halleluja. Jeśli możesz ze mną otworzyć swoją Biblię, bądź zerknąć tutaj na fragmenty słowa, które będą otwierane i otworzyć aż do Księgi Sędziów. Gdzie ona jest? No ona jest po Jozuem. A gdzie jest Jozue? No jest po piątej Mojżeszowej, więc to wystarczy, powinniście znaleźć. Dla tych, którzy może nie są zbyt bierni w otwieraniu swojej Biblii i używają cyfrowe zapisy. Więc jest ona tale o tym, jak w końcu oni się chowali po jaskiniach. Wykopali sobie, wyobraź sobie, Izraelici nory w dołach. I tam się chowali przed nimi. No ze strachu, żeby chociaż gdzieś tam na skraju góry coś obsiać i coś zebrać, ponieważ jak wszystko ci jest zabrane co roku z twoich plonów, no to głodujesz. Ty i cała rodzina, a to liczny lud, którego Bóg wyprowadził z Egiptu. Pamiętajmy, od 1,5 do 3 miliona ludzi, tak historycy twierdzą, że było ich tyle nawet. Więc Bóg pewnego razu, dlatego że Izrael woła do Pana w swojej niedoli, no jak trwoga to do Boga, amen, wołał do Pana i Bóg posłał proroka i powiedział im, że wybawi ich. W tym celu Bóg nawiedza Gedeona. Przychodzi do Gedeona, który właśnie obsiała swoje pole swojego ojca. Gdzieś tam kryje się również w jakiejś winnicy, przy jakiejś prasie i mówi, Gedeonie, mężu Boży. Gedeon patrzy dookoła, myślisz, że nie do niego. Zdarzyło ci się, ktoś mówił do ciebie, a ty myślałeś, że do ciebie? Amen. Jakkolwiek on mówi, mężu Boży, jak wielu z was jest wdzięcznym Bogu, że kiedy Bóg mówi do nas i patrzy na nas, on patrzy do przodu i widzi to, czego my jeszcze nie widzimy. On patrzy na ten potencjał i to, co jest w środku, i od razu to nazywa po imieniu. Halleluja.
Więc on mówi: Gedeonie, mężu Boże, on się ukrywa, jak cały dom jego ojca i cały Izrael ze strachu drży. I on mówi: powołuję ciebie, ja to w skrócie mówię w 6 rozdziale, abyś wybawił moją mocą ten lud i oddaję w twoje ręce Medianitów i Amalekitów. Gedeon mówi: panie, ale jesteśmy słabi, jesteśmy biedni, nic nie mamy. Jednak Bóg mówi, że to moją mocą uczynisz, składa mu ofiarę. Tak, Stary Testament, składa mu ofiarę i czytamy: Duch Boży zstępuje na Gedeona. I Gedeon zaczyna gromadzić armię, zwoływać ludzi, tych w rozsypce. I udało mu się zebrać 35 tysięcy Izraelitów, ale samych Amalekitów, przepraszam, Medianitów było 135 tysięcy, jak szarańczy. 135 tysięcy. Udało mu się tych rozbitków izraelskich zebrać 35 tysięcy i Bóg daje im plan, w jaki sposób mają pokonać armię dziesięciokrotnie przewyższającą ich. I czytamy w 7 rozdziale. Jeruzabal, to jest Gedeon, tak go nazwali, wraz z całym swoim zastępem, sędziów 7 od 1 wersetu, czytam do 7, czytamy: wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła. No, zawsze dobrze jest rozbić się u źródła. Halleluja. Mam na myśli, jak jest woda, jest co pić, to się przeżyje. Jednak on mówi: Harod, a zaś obóz Mediańczyków miał na północ od wzgórza w Morie, w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona, 2 werset: zaliczny jest przy tobie zastęp. Pamiętajmy, 35 tysięcy. Zaliczny jest przez tobie zastęp, abym wydał Medianiczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał: kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Nie było 35, ale 32 tysiące. Czyli wyobraź sobie, ma 32 tysiące. I tak 10 razy mniej niż przeciwnik, a Bóg mówi: to za dużo, zredukuj to. I kiedy Bóg powiedział: kto się boi i jest bojaźliwy, niech zawróci, z tych 32 zostało 10 tysięcy. Amen. I powiem wam, w tych dniach, słyszę, jak Duch Boży mówi, z samego powodu strachu i lęku. Strachu przed życiem, strachu przed strachem, strachu przed chorobą, strachu przed wyjściem z domu, strachu przed ludźmi, strachu przed gromadzeniem się. Z samego tego powodu wiele dzieci Bożych zawróci. Wiemy, że oni wrócą do Boga. Ja nie mówię, że żeby wrócić do Boga, to trzeba wrócić do Kościoła, bo jest czas nieraz, że człowiek jest poza Kościołem. Gdzieś tam daleko mieszka i żyje z Bogiem. Ale mówię, będzie w tych dniach wielka presja, by z powodu lęku i strachu i presji zawrócić. Pomyśl, 20 tysięcy z Izraela, 22 tysiące, zawróciło. Zawróciło. I kiedy czytasz szósty rozdział i werset 10, jest tam dla nas fajna lekcja, kiedy Bóg rozmawia z Gedeonem. Zobacz tylko szybciutko ze mną do 6 rozdziału i wersetu 10. Rzekłem do was: ja Pan, Bóg wasz, nie lękajcie się bogów amorejskich, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Bóg im mówi: nie bójcie się, a wy nie usłuchaliście mojego głosu. Jeśli chcesz pozbyć się strachu, jedyny sposób to usłuchać Bożego głosu i uwierzyć w to, co Bóg mówi. I w tym momencie strach musi pierzchnąć. Ponieważ z Bożego Słowa przychodzi wiara, czytamy, Biblia mówi: nie bój się, tylko wierz. Nie można wierzyć i bać się. Mam na myśli, w tym świecie żyjąc, jesteś w stanie żyć bez strachu również. Gdyby oni tylko usłuchali Bożego Słowa i głosu, nie byłoby lęku. Dlatego, że oni wierzyli bardziej w to, co widzieli i słyszeli, niż to, co Bóg powiedział. Lęk ich ogarnął i w ten sposób żyli. Jednak zauważ, Bóg im mówi, wracając do 7 rozdziału: za dużo was, więc kto się boi, jest bojaźliwy, niech zawróci. Ja tego chcę wam przypomnieć, co Boże Słowo mówi, że my wierzący powinniśmy strach traktować dosłownie tak, jak najgorszą rzecz i najgorszy grzech, który jest na ziemi. Powiesz: naprawdę? No posłuchaj tych słów. Zacznę najpierw od tych. Rzymian 8:15, zanim pójdziemy dalej. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Habba, Ojcze. My wzięliśmy innego ducha i nie musimy ulec. Żeby się bać, trzeba ulec temu. Diabeł nie ma mocy nic ci zrobić, chyba że mu ulegniesz. Podobnie za wiele Bóg w twoim życiu nie zrobi, chyba że jemu ulegniesz. Halleluja. Hebrajczyków 2:15 mówi: aby wyzwolić wszystkich tych,
którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie żyli w niewoli. Człowiek może żyć wolnym, na wolności, bez kajdanów, ale żyć w strachu i to jest tak samo, jak był skuty. Izrael był skuty, a symbolem tego, strachem skuty, a symbolem było tego, że mieszkali w lepiankach, pod ziemią nory sobie budowali, żeby schować się przed amonitami. Izajasza 54,14, przypomnę wam, Kościele, będziesz mocno ugruntowany na sprawiedliwości, daleki od ucisku, bo nie masz powodu się bać i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie. Jedyny sposób, by żyć wolnym od ucisku i strachu, to mocno ugruntować się na sprawiedliwości, znaczy tym, co Bóg uczynił dla ciebie i co powiedział, że kocha ciebie, że mieszka w tobie, że większy jest ten w tobie niż ten, który jest na świecie, że nigdy cię nie opuści, nigdy cię nie zostawi, wtedy będziesz wolny od przestrachu i ucisku. Halleluja. To jedyny sposób, ponieważ duch strachu rządzi na tym świecie. Biblia mówi, ale bowiem nie dał nam Bóg ducha strachu, ducha bojaźni, lecz ducha mocy, miłości i zdrowego umysłu. 2 Tymoteusza 1,7. Amen. I ten fragment, posłuchaj go, jak jest bardzo wymowny. Objawienia 21,8. Gotowi? Zapnij pasy. Powiedz do sąsiada, zapnij pasy i posłuchaj. Amen. Jest to opis piekła, jeziora ognistego i posłuchaj ten opis. Posłuchaj tylko, w jakim towarzystwie jest lęk i strach, bo to duch. Posłuchaj. Objawienia 21,8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. Wow! Powiesz, czy jeśli się boję, to będę w piekle? Nie, nie, nie. O tym on nie mówi. On mówi o czymś innym, że strach to duch, i powinieneś go traktować dosłownie w ten sam sposób, jak czary, bałwochwalstwo, przeteczeństwo, morderstwo. Jego miejsce jest w piekle. Halleluja. Spójrz na sąsiada i powiedz, nie bój się, tylko wierz. Dokładnie tak traktuj strach, jak Biblia traktuje. Wsadza go i wrzuca w towarzystwo czarów, przeteczeństwa, bałwochwalstwa i morderstwa. I mówi, udziałem. Czy widzisz, o czym mówię? Halleluja. Okej, ale tak ekstra. Pomyśl o tym. Kiedy mówi do niego, hej, za dużo was, nie każdy, kto się boi i lękliwy, niech zawróci. Czytamy, że z 32 tysięcy, a 22 tysiące odeszło do domu. 4 werset. I rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny. Co? 135 tysięcy, było nas 32 tysiące i jeszcze zaliczny z 10 tysięcy, jeszcze zaliczny, rzekł, jeszcze zaliczny jest zastęp. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. Spójrz, jaki test Bóg im daje i mówi, o którym ci powiem, ten pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o których ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził ich więc zaspał nad wodę. Rzekł wtedy Pan do Gedeona, każdego, który chełptać będzie wodę językiem, tak jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, kto klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wynosiła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękła na kolana, aby napić się wody. Łeb włożyli do wody, jak zwierzę, pili, nie rozglądając się nigdzie, pili bezpośrednio z tego źródła. I rzekł Pan do Gedeona, 7 werset, gotowi? Przez tych 300 mężów, którzy chełpali wodę, brali do rąk, podsuwali pod usta i pili z ręki, wybawią was i wydam Medjańczykom w ręce twoje. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Halleluja, halleluja. Co za dziwny test. Co za dziwny test. Z 32 tysięcy, dlatego że część się bała, zostało 10 tysięcy, a z tych 10, dlatego że jedna część piła w taki, a nie inny sposób tą wodę, no, Biblia mówi, módlcie się, czuwajcie i módlcie. Oni, wiesz, wpadli tam, kpadli na kolana, łeb włożyli w tą wodę, gdyby był nieprzyjaciel wokół, gdyby coś się działo, nawet by nie zauważyli, by ich tam podźgali, by ich zarżnęli. Jednak 300 z nich piło w taki sposób. Brało rękę do ust, piło, rozglądało się i Bóg mi, tych 300 wystarczy. Przez tych 300 wydam w wasze ręce 135 tysięcy. No tylko Bóg mógł to zrobić. Amen. I ci z was, którzy czytają tę historię, wiedzą, że tak było. Amen.
Bóg dał im plan i powiedział, weźcie, wy 300. Oni byli na górze, Amalekici i Mediańczycy byli na dole, 135 tysięcy rozłożyło się obozem. Bóg powiedział Gedeonowi, aby tych 300 rozstawił na wzgórzu po 100 osób, aby wziął każdy z nich do jednej ręki pochodnie, do drugiej ręki trąbę, prawdopodobnie róg jakiś zrobiony na trąbę, którego mógłby dąć, i aby wzięli naczynie, w które mogliby ukryć tą pochodnię, tak aby nie było jej widać. I w jednym momencie mieli wznieść swój głos za miecz Pana i za Gedeona i za Pana, stłuc ten garnek, którym była pochodnia, ona miała zaświecić, i w tym samym momencie mieli zatrąbić w trąbę. I czytamy, że Pan walczył za nich. Co się stało, jeśli z was ktoś nie czytał tej historii, ja widzę, że wielu z was patrzy jak krowa na malowane wrota, więc wielu z was nie ma pojęcia, o czym mówię. Więc co się stało? Popłoch powstał w tej dolinie i pomyśl o tym, a 120 tysięcy z nich rzuciło się na siebie i zadźgali się swoimi mieczami. Widziałeś kiedyś 120 tysięcy ludzi? To jest chmara. Nikt myślę, że nie widział na żywo. Może gdzieś byłeś na jakiejś pielgrzymce albo... Ale 120 tysięcy ludzi popełniło sapuku. Oni się pozabijali, ponieważ to, co usłyszeli, trąby z tych 300, te światła nagle, które się pojawiły, wprawił Bóg, Duch Boży stąpił na Medianitów i Amalekitów i taki popłoch dokonał, że oni rzucili się na siebie, pozostałych bodajże kilkanaście tysięcy, niedobitków uciekło, których oni dogonili, ich książąt, ich władców na końcu zgładzili. W 300 osób pokonali 135 tysięcy. Amen. Halleluja. No ja wierzę, Duch Boży dzisiaj mówi, uczy nas tego. On mówi do nas w ten sposób. Pokaż mi, jak pijesz. A ja pokażę ci, czy się ostaniesz i zwyciężysz. W tych dniach pokaż mi, jak pijesz. Powiesz, z czego pijesz? No, ze źródła pijesz, halleluja. Z Ducha Bożego pijesz. Widzisz, tam jest wspaniały obraz. Boże Słowo mówi w Nowym Testamencie, że mamy chwycić się jakby pochodni. Bożego Słowa mamy chwycić się jakby pochodni świecącej w ciemnym miejscu. Oni mieli pochodnie. Widzisz, Boże Słowo mówi, że mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Oni mieli naczynia gliniane, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Oni mieli wznieść swój głos, zadnąć w trąby. Biblia mówi, my zaś otrzymaliśmy tego samego ducha wiary, przeto jak uwierzyłem, przeto powiedziałem, my wierzymy i dlatego też mówimy zgodnie z tym, co jest napisane. Jest tu wspaniały obraz. Oni jednak, aby przetrwać, przeżyć i zwyciężyć, nieważne jak wielu ich było, pomyśl, Bóg powiedział, pokaż mi jak piją, to będzie test. Jeśli oni będą pili właściwie... Hej, nie ma rzeczy niemożliwych dla nich. Halleluja. Słyszysz, jak Duch Boży mówi, pokaż mi ludzi, którzy w tych dniach będą potrafili pić. Pokaż mi ludzi pełnych Ducha Świętego. Tak Barnaba, czytasz o nim w Dziejach Apostolskich 11:24, był to mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. I czytamy, sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Pokaż mi ludzi w tych dniach, Bóg mówi, nie tylko dobrych. Prawdopodobnie wielu z tych Izraela było dobrych ludzi. Jednak nie wystarczało być dobrym, żeby pokonać tych 135 tysięcy. Trzeba było być pełnym ducha, wolnym od strachu i pełnym wiary, jak Barnaba. I Bóg dokonał wielkich rzeczy. Dokładnie jak Biblia mówi, ci, którzy znają swojego Boga, w tych dniach będą działać i dokonają wielkich rzeczy. Halleluja. O tym Daniel prorokował o dniach ostatnich. Powiesz, masz na myśli, że to, że oni pili z tej wody, to oni tak naprawdę pili z Boga i z Ducha. Oni po prostu byli ludźmi, okej, którzy byli ludźmi pełni Ducha, dzisiaj byśmy powiedzieli, pełni wiary, widzimy, że nie przestraszyli się i na pewno byli dobrzy, bo byli gotowi oddać swoje życie za swoje rodziny, wiedząc, że 300 osób wychodzi przeciwko, pomyśl o tym, 135 tysiącom uzbrojonych wojowników. Oni byli gotowi oddać swoje życie. Halleluja. Pójdź ze mną do Ewangelii Jana 7 rozdziału. Jana 7 rozdział. Ludzie pełni Ducha Świętego. To słyszę w swoim sercu na dzisiejszy poranek. To są ci, którzy nie tylko ostaną się, ale zwyciężą złego. Halleluja. Tak Barnaba był pełen, tak? Nie tylko dobry, ale pełen Ducha Świętego i pełen wiary. I wielu, wielu, sporo zostało przyłączonych do Boga. Halleluja. Halleluja. I powiem ci, w tych dniach, tak Panie, ja widzę to, w tych dniach
Ci ludzie, którzy wytrwają do końca, ci, którzy nie poddadzą się, ci, którzy będą chodzili z Bogiem, ci, którzy będą pełni wiary i Ducha Świętego aż do samego końca, ujrzą, jak tak wielu będzie przydawanych do Pana, jak za dni, kiedy papież przyjeżdżał i były pielgrzymki. Tak wielu będzie gromadziło się na słuchanie słowa i oglądanie mocy Bożej. Tak wielu będzie chciało i pragnęło Boga w tych dniach. Nie ujrzą to wszyscy, ujrzą to ludzie, którzy decydują się wytrwać do końca, być pełnym Ducha Świętego, nie poddać się strachowi i lękowi, być pełnym wiary i ci ujrzą w tych dniach wielkie żniwo. Ci ujrzą w tych dniach wielkie żniwo. Halleluja! Halleluja! Spójrz ze mną na Jana 7 rozdział. Werset 37. Jezus tak naprawdę mówi to samo, tylko swoimi słowami i mówi w ten sposób. A w wielkim, wielkim dniu święta, w ostatnim wielkim dniu święta, Jana 7:37, czytamy, że stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i co? I pije. Pije. Oni bardzo pragnęli zwycięstwa, oni bardzo pragnęli wyrwania się z tej niewoli. Oni byli gotowi zrobić wszystko. On mówi: niech przyjdzie i pije. Niech przyjdzie, to słowo przyjdzie jest greckim słowem stale przychodzi. Niech stale przychodzi do mnie i pije. I on mówi: kto wierzy we mnie? Kto wierzy we mnie? Mamy tu wierzących? Aleluja. Kto wierzy we mnie? Zobacz, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I on mówi, to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, bowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, bo Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Widzisz, kiedy oni przyszli nad rzekę, która jest symbolem wszędzie Bożego namaszczenia, rzeki Ducha Świętego, Bożego namaszczenia, i kiedy oni przyszli i wzięli tą wodę do ręki, a gdziekolwiek czytasz, ręka, Biblia mówi, ręka jest symbolem Ducha Bożego, który wstępuje. Ducha Bożego, który wyposaża, no posłuchaj tych słów, Hebrajczyków 3, przepraszam, Habakuka 3 i werset 4. Biblia mówi, pod nim jest blask jak światłość. Mowa jest o Bogu. Promienie wychodzą z Jego rąk i tam ukryta jest Jego moc. To słowo ręka występuje wiele razy jako Duch Boży, który wstępuje, widzisz, na człowieka. A wody często to jest Jego namaszczenie, które niszczy wszelkie jarzmo. Dzieje apostolskie 4:30. Ty wyciągniesz rękę, oni modlili się, aby uzdrawiać, aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Twego Syna Jezusa. Dzieje apostolskie 11:21 i ręka Pańska była z nimi. Wielka była liczba tych, którzy się nawrócili. To nie była ręka, która biegała po ulicach, jak wielu z Was wie. To jest synonim Ducha Bożego. Ręka Pańska była z nimi i była wielka liczba tych, którzy się nawrócili do Pana. Kiedy oni przyszli nad źródło i pili, w jaki sposób pili, to nic innego jak obraz ludzi napełnionych Duchem Świętym, przez który Boże namaszczenie płynie. Ono, czytamy, ono rozsadza wszelkie jarzmo. Halleluja. I Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, nie przychodzi do mnie i dosłownie pije. Oni pili. Pili w specyficzny sposób. Byli posłuszni Bogu. Amen. Oni nie poddali się strachu. I niech pije. On mówi, kto wierzy we mnie, z wnętrza jego. Tam była rzeka na zewnątrz. Dzisiaj ona płynie wewnątrz. On mówi, z wnętrza jego popłyną rzeki, nawet nie jedna, rzeki wody żywej. Jak wiemy, Bóg ma wiele darów i sama mądrości, i poznania, różnienia duchów, proroctw. On ma wiele przejawów w działaniu. Mówi, rzeki popłyną i nie musimy zastanawiać się, z czego mieli oni pić, do których Jezus głosił w dniu tego święta żydowskiego. On mówił, a to mówił o Duchu Świętym, zauważ, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Amen. I pozwólcie, że podzielę się z wami, zachęcę was. To nie jest nic nowego. To jest coś, co już wiecie. Do praktykowania jeszcze bardziej. Do tego, abyście regularnie pili z tej rzeki. Bo zauważ, ci, którzy pili i pili w właściwy sposób, ci nie tylko ostali się, ale ci zwyciężyli w obliczu czegoś, co było niemożliwe do wykonania. Czyż Biblia nie mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego? Halleluja. Nie tylko dla Boga. No, kiedy spojrzysz na dzieje apostolskie, to widzisz, w jaki sposób oni po raz pierwszy, to jest dla nas, to jest wzór, okej? Okay? To jest dla nas wzór tego, w jaki sposób Bóg czyni rzeczy. To jak widzimy, w jaki sposób w dziejach apostolskich, w drugim rozdziale, jeśli możesz otworzyć, w jaki sposób oni po raz pierwszy, kiedy przyszedł Duch Święty, pili z Niego. On powiedział, przychodźcie do mnie i pijcie cały czas. Cały czas. Cały czas. Halleluja. No, gdy nastał Dzień Zielonych Świąt, dzieje apostolskie, drugi rozdział, i byli wszyscy razem na jednym miejscu. Dzieje apostolskie, drugi rozdział od wersetu 1 do 4, i powstał nagle z nieba szum, jak wijącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
Czytamy, że zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jak im Bóg poddawał. Powiesz, skąd wiesz, że to Biblia nazywa piciem, że tak właśnie wygląda picie, gdzie Duch Święty wstępuje i ludzie mówią innymi językami. Skąd wiem? Ponieważ mam dalej komentarz. Czytasz, co się dzieje dalej. Ludzie się zgromadzają, wbiegają, jest co się dzieje, szum słyszeli, a ci na dodatek, to było święto żydowskie, gdzie Żydzi z różnych krajów, nie tylko z Izraela. Tam masz wymienione kraje, których dzisiaj już wielu nie ma, ale gdybyś spojrzał na mapę, jest to Irak, jest to Arabia Saudyjska, jest to Iran, nawet i Europa. Ci ludzie, Żydzi mieszkający tam, zjechali się na to święto, okej? Ci ludzie, którzy tam byli, mówili w swoich językach. Oni nie rozumieli tego hebrajskiego, o którym oni rozmawiali, więc żeby usłyszeć Ewangelię, oni musieli usłyszeć ją w swoim języku i cud polegał na tym, że Duch Boży zstąpił i oni mówili językami narodów. Jak Biblia mówi, są języki ludzkie i anielskie, amen. Więc dokładnie tak się stało i dzisiaj też tak się dzieje. Ja pewnego razu głosiłem w jednym miejscu, to było spotkanie bardziej konferencyjne i zwyczaj, kiedy jest język, poselstwo w językach, ono musi być tłumaczone, żeby ktoś był zbudowany. Może sam w domu się modlić innymi językami, czy wszyscy razem, kiedy modlimy się i w jakiejś sprawie, ale kiedy jest poselstwo tak zwane w językach, ono powinno być tłumaczone, więc na tym spotkaniu, którym głosiłem, wypowiedziałem poselstwo w językach. Jakieś wyszło. Jednak ja nie miałem tłumaczenia i nikt je nie przetłumaczył. I potem sobie myślałem, no na maszynie było na mnie, żeby je przekazać, ale nie było tłumaczenia. Po nabożeństwie przyszła kobieta, po spotkaniu, to była konferencja większa, przyszła kobieta i powiedziała, czy wiesz, że głosiłeś Ewangelię w katalońskim czystym języku. Kataloński to jest Hiszpania. Oni się chcieli oddzielić, tam walczyli zawsze. I mówiłeś o tym, co Jezus, co Bóg uczynił w Jezusie i mówiłeś w tym katalońskim, nie tylko po hiszpańsku, ale w katalońskim. Ja nie znam hiszpańskiego, tym bardziej nie znam katalońskiego. Halleluja. Ale ona go studiowała, ona go słyszała i dla niej to był znak. Czy widzisz, o czym mówię? Wiesz, oni, to był cud na tą miarę, że oni w tych językach głosili wielkie dzieła Boże. Jednak kiedy inni posłuchali ich i spojrzeli na nich, ci ludzie zebrani z różnych miejsc świata, możemy powiedzieć, którzy zjechali się na to święto żydowskie, spójrz, jaka była ich reakcja. Werset 12. Zdumieli się wtedy wszyscy, będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się co? Upili. Czy Jezus nie powiedział, przyjdźcie do mnie i pijcie, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy go uwierzyli. Ci ludzie, inni o nich powiedzieli, że oni młodym winem się upili. Wiesz, kiedy ja idę do Gdańska i chodzę nieraz z gośćmi, z moją żoną, kiedy przyjadą do jej zagranicy, chcę jej pokazać kawałek Gdańska naszego. Niemcy mówią naszego, my mówimy naszego. Okay? I wychodzisz na tę ulicę i słyszysz niemiecki, i słyszysz chorwacki, i słyszysz rosyjski, i słyszysz japoński nieraz latem, i ludzi z całego świata, którzy chodzą po starówce. Jak wielu z was miało pierwszą reakcję? Ale się spili. Nie, jak ktoś mówi w twoim języku, innym języku, którego nie rozumiesz, nie masz reakcji, że się spił. Więc ich reakcja, że oni byli pijani, nie była naturalną, bo mówią w ich dialektach, ich językach. Ci ludzie nasycili się Bogiem. Tam nie były tylko języki, ale ci musieli być dosłownie przemienieni. Może podobnie jak tamtych 300, coś wstąpiło w nich, coś ich opanowało, albo ktoś większy niż 135 tysięcy i oni mocą Bożą to uczynili. Faktycznie oni nawet nie walczyli, to Duch Boży wstąpił. Ale powiem ci, gdyby oni tam nie stanęli, na tych wzgórzach, gdyby nie podnieśli tej pochodni, gdyby nie zanęli w trąby, w ten róg, gdyby nie zbili tych garnców dokładnie jak Bóg powiedział, nic by się nie wydarzyło. Czy wiesz, o czym mówię? To musieli być ludzie dobrzy, pełni Ducha Świętego i wiary, a Bóg zrobił resztę. Bóg trzumoskam branskie na skinej. Czyż nie powiedziałem, że kiedy przyjdę na ziemię, czy będę szukał wiary, czy znajdę wiarę wśród ludzi? Ja nie powiedziałem, kiedy przyjdę na ziemię, czy znajdę dobroć wśród ludzi. Ja nie powiedziałem, kiedy wrócę na ziemię, czy znajdę radość i pokój wśród ludzi, bądź pieniądze. Ja powiedziałem, kiedy przyjdę, czy znajdę wiarę wśród ludzi. Tak mówi Pan, tak jak było, tak jest dzisiaj. Kiedy wierzysz mi i ufasz mojemu słowu, otwierasz ten portal, ten nadprzyrodzony, o którym powiedziałem, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Więc pij z rzeki, pij z ducha mego, a nie tylko ostaniesz się, ale zwyciężysz w dniach złych. Zwyciężysz strach, zwyciężysz chorobę, zwyciężysz zło i tego dnia spotkamy się. Hallelujah.
Halleluja, halleluja. Spójrz, co mówi dalej Piotr. Piotr wstał z jednostoma, podniósł swój głos, werset 14, i przemówił do nich: mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, nuże wam niech będzie wiadome i dajcie posłuch słowom moim. Werset 15, spójrz. Albowiem ludzie ci nie są piani, jak mnie macie, gdyż dopiero jest to trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co zapowiedziano przez proroka Izajasza, i w ostatnie dni stanie się, że wyleję z ducha mego na wszelkie ciało i tak dalej. Zobacz, Piotr nie powiedział, że oni nie są piani. On po prostu powiedział: oni nie są piani tak, jak mnie macie. Jeśli szukasz przykładu, jak pić z ducha Bożego i jak pozostać pełnym Ducha Świętego i wiary, no idź do Biblii i weź ten przykład. Daj się napełnić Duchem Świętym i zacznij przychodzić do tej rzeki i regularnie pij z niej. Sopraćka na manu mosko, braćkie deska. O, rapraskie, zinomonga, sakatina. Tak właśnie Biblia pokazuje, że ludzie zaczęli pić z Ducha Bożego. Halleluja. To był pierwszy sposób. Powiesz, jaki jest drugi, który ja znam i o którym Biblia mówi? No, spójrz ze mną do Efezjan. List do Efezjan. Słyszę w sercu: ludzie pełni Ducha Świętego. Ludzie pełni Ducha Świętego. Ludzie pełni Ducha Świętego. Halleluja. Spójrz ze mną, Efezjan, rozdział 5. Paweł pisze do kościoła, któremu było już ciężko, był prześladowany. Kościół, który doświadczył wielkiego przebudzenia. Wielkiego przebudzenia. To jest kościół w Efezie. Efezjan 5 rozdział. Przytrzymaj sobie palcem Efezjan 5 rozdział. Dobrze słuchacie, więc dam wam to jako bonus. Pokażę wam, jakie wielkie przebudzenie było w kościele, do którego Paweł pisał list. Jest ono opisane w rozdziale 19 i wersecie 19. To jest historia, kiedy Paweł dotarł do Efezu. I posłuchajcie, jak wielkie było tam przebudzenie. Dzieła apostolskie 19 i werset 19. Może od 18. Dzieje apostolskie 19, werset 18-19. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, to jest w Efezie, przychodziło, wyznawało i ujawniało swoje uczynki. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, to jest miasto Efez, zanosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i wynosiła, i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak potężnie rosło, werset 20, Dzieje apostolskie 19, werset 20, tak potężnie rosło i umacniało się słowo pańskie i rozpowszechniało słowo pańskie. Do tego kościoła pisze Paweł, okej? Okay? I pomyśl, gdybyś dzisiaj spieniężnił to, co oni puścili z dymem. Oni puścili z dymem swoje gadżety, grzeszne gadżety. Gdybyś dzisiaj to zamienił na kasę, to mógłbyś kupić 10 tysięcy owiec, kupić 50 tysięcy owiec, albo utrzymać przez 2 miesiące 10 tysięcy pracowników. To, co puścili z dymem, było wartości 15 milionów złotych. Więc jak ktoś się nawraca i puszcza z dymem taką wartość majątku swego, bo była ona przeznaczona na grzech, czułeś sobie, to nawraca się radykalnie, nie tylko szeroko, ale głęboko, jak wielu z was wie. W sensie naprawdę się nawraca, nie tylko przyłącza do kościoła, czy zmienia liturgię. Więc do tego kościoła Paweł pisze, i ten kościół potem przeszedł przez wielkie prześladowanie. Okej? Okay? Był bardzo ciemiężony. Tymoteusz był w nim pastorem. Starszym nazywano ich. Tak? I Paweł, pisząc do nich w tych ciężkich chwilach, kiedy karano ich, kiedy wrzucano do więzienia, kiedy grabiono ich mienie, dlatego że stali się chrześcijanami, Paweł pisze do nich te słowa. Efezjan 5, werset 16. Wykorzystują czas, gdyż dni są złe. I on mówi: dlatego nie bądźcie nierozsądni, werset 17, a rozumiejcie, jaka jest wola pańska. I zobacz, i nie upijajcie się winem, mówi znowu o piciu, ale, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni, dosłownie stale pozwalajcie duchowi, aby was napełniał. Okej? Okay? Dbajcie o to, aby duch mógł was napełniać. Synonim upijania się i picia albo napełniania. I on mówi dalej: rozmawiając z sobą przez psalmy, werset 19, i hymny, i pieśni duchowe, psalmy śpiewając, grając sercu swoim Panu. Halleluja. No, drugi sposób, jaki chcesz poznać pełnym Ducha Świętego, to oprócz twojej regularnej modlitwy innymi językami. Tak jak przyjąłeś Pana, jak przyjąłeś Ducha, tak w Nim chodź. Dalej módl się codziennie innymi językami. Buduj się duchowo, w oparciu na świętszą wiarę. Biblia mówi pięknie, wtedy dziękujesz Bogu, śpiewasz duchem, śpiewasz rozumem. Paweł powiedział: dziękuję Bogu, że ja innymi językami w swoim życiu osobistym mówię więcej niż wy wszyscy. Halleluja. Jeśli jednak
Oprócz tego praktykuj drugą rzecz. Przychodź nad tą rzekę i spędzaj czas z Panem, jednak nie tak, jak ci nauczyli pieśniami kościelnymi czy wyłączonymi, a nawet nie tymi, które śpiewamy tu w kościele. On mówi w psalmach, hymnach i pieśniach duchowych, czyli rzeczach, które sam tworzysz w swoim sercu dla Pana. Praktykuj z Nim, zacznij wielbić Go innymi językami, śpiewając a potem tłumacz to, co śpiewałeś. Powiesz, ja mogę tłumaczyć? No dokładnie tak. Kiedy wielbisz Go, On da Ci nawet Twoje własne słowa, którym przetłumaczysz to, jak Go uwielbiałeś. Halleluja. Może językiem jakiegoś anioła, a może jakimś językiem, którego nie znasz. Jakkolwiek by nie było, weź swój język i swoim ojczystym słowami, po polsku twórz swoim językiem słowa uwielbienia i wywyższenia. On nazywa je pieśni, pieśni psalmy, hymny duchowe i on mówi w ten sposób, nie opijasz się winem, ale w to miejsce upajasz się, albo nasycasz się, albo napełniasz się Duchem Świętym. I są tego dobrodziejstwa, ja znam trzy. Pierwsze, zauważ, on mówi, nie bądźcie nierozsądni, werset 17, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska i nie upijajcie się duchem, ale napełniajcie się duchem, a nie upijajcie się winem, ale napełniajcie, które powoduje rozwiązłość, ale napełniajcie się Duchem Świętym. Stale napełniajcie się Duchem Świętym. Pierwsze dobrodziejstwo, które Biblia pokazuje i wiem, że tak jest. Ono jest, my je zrozumiemy i wielu z was również zrozumie, tak? Kiedy człowiek zaczyna pić i upijać się, coś się w nim rozwiązuje. A kiedy naprawdę jest nasycony alkoholem i trwa to długo i jest uzależniony, zaczyna widzieć białe misie. Słyszał ktoś z was to? Słyszał słyszeć głosy. Wiesz dlaczego? Ponieważ otwiera się na świat duchowy, jednak w złym aspekcie. Podobnie Bóg chce, abyś był nasycony Bogiem, bo otwierasz się na świat, którym rozpoznajesz Bożą wolę. Widzisz wyraźnie Twoje serce. Portal się otwiera nad ludźmi pełnymi Ducha Świętego i oni widzą i słyszą w świecie Ducha. Czy wiesz, o czym mówię? Halleluja. Szczególnie wtedy, kiedy potrzebujesz prowadzenia i rozeznania, co masz zrobić. Najlepsza rzecz, którą możesz zrobić wtedy, kiedy jest trudno i kiedy są problemy, iść i się dobrze napić. Mówię o winie Ducha Świętego. Czyż po to ludzie nie piją? Po to piją. Dlaczego piją? To jest dobre? Ja nie wiem dokładnie, znaczy smakowałem, ale się nawróciłem jako 13-latek, więc nigdy się nie upijałem. Jednak obserwowałem na ślubach od dzieciństwa, bo na śluby jeździłem od dzieciństwa. Po tańcówki kaszubskie, okej? Okay? Zawsze, kiedy był toas i pili, zawsze robili... I potem coś innego. Ja zawsze wiedziałem, że to nie może być dobre. Że to na pewno nie jest czekolada i na pewno nie są lody. I w końcu posmakowałem i zrobiłem ze stołu, ściągnąłem z kieliszka, posmakowałem i zrobiłem to samo. I wiedziałem, że to nie może być dobre. Amen. Więc zazwyczaj ludzie, abstrahując od ślubów i wesel, zazwyczaj piją, żeby zapomnieć, zapić i żeby problemy utopić. Nie dlatego, że jest coś dobre i zdrowe. Oni mają w tym swoją ucieczkę. I o tym mówi Bóg. Wymieńcie trunek i uciekajcie nad rzekę i pijcie z rzeki ducha, a w ten sposób dosłownie jak świat się znieczulicie i odpornicie na trudne chwile, bo dni są złe. Na prześladowania w tym przypadku, na naprawdę ciężkie chwile i ciężki ucisk i będziecie pełni wiary i pełni Ducha Świętego. Halleluja. Nie tylko dobrzy, pomyśl o tym. Ja odkryłem, kiedy miałem dużo czasu, nieraz, kiedy miałem do podjęcia ważną decyzję, bądź stałem na rozdrożu, czy wybrać służbę wojskową, czy potem policyjną, czy służbę dla Boga i służbę w kościele, musiałem podjąć decyzję. Okay? Dwie są służby, ciężko je połączyć, w sensie, bo one są na pełen etat, więc ciężko je połączyć i robić jedno i drugie w pełni, więc musiałem zdecydować. I pamiętam, mając czas jako policjant, czy mając czas policjant skoszarowany, mając też czas, gdzie mogłem się modlić i oddzielać czas na modlitwę, czy tym bardziej jako żołnierz, spędzałem czasu i nieraz nie miałem nic do roboty, no to spędzałem całą noc i całą noc piłem. Tak bardzo piłem, że rano oficer myślałem, że skieruje mnie i zamknie na 48, bo fizycznie byłem upojony Bogiem, ale w krwi by nic nie znaleźli. Podobnie jak oni w dziejach apostolskich. Jednak powiem ci, te chwile to były dokładnie chwile, kiedy coś się rozwiązało, otworzyło i mogłem widzieć przyszłość. Ujrzałem siebie w szkole biblijnej, siebie w kościele, widziałem lata przyszłe i potem co mogłem tylko zrobić, to jest tak dwa razy oglądać film, iść tą drogą. I to chce Bóg dla ciebie uczynić. To, co ma przyjść, Biblia mówi, On chce ci oznajmić. Jednak widzisz, trzeźwy umysł od razu to wyśmieje i tego nie przyjmie. Ale człowiek, który jest upojony alkoholem, on uwierzy we wszystko, co widzi. W przypadku każdego demona, którego okłamie.
Jednak, kiedy człowiek upoi się Bogiem, powiem ci, on jest w miejscu, kiedy również uwierzy we wszystko, co widzi. I chwyci się tego jak kości, jak ból do kości i nie puści. Po to Bóg potrzebuje ludzi pełnych ducha. On po prostu chce trochę znieczulić. On trochę chce znieczulić i ogłupić nasz wysoko myślący o sobie umysł i naszą mądrość, inteligencję. Trochę je ogłupić jak pianego i w tym momencie przyjść z Duchem Bożym i nawiedzić nas, bo na tyle jesteśmy otwarci i nasze serce i duch, bo alkohol otwiera wnętrze człowieka, inaczej mówiąc, jego umysł wyłącza, ale wnętrze otwiera i on widzi i słyszy. Ja mówię cały czas o winie Ducha Świętego i wtedy człowiek jest w stanie zrozumieć Bożą wolę. Czy wiesz, o czym mówię? Halleluja. I jest trzecie dobrodziejstwo. Nie tylko znieczula i odparnia troski i zmartwienia. Okej. Okay. Pozwólcie, że coś jeszcze powiem o tym. Kiedy człowiek naprawdę dobrze się uzależnił od Boga, to podobnie jak z dobrze uzależnionym kierowcą. Jeśli jest uzależniony, on nie potrafi nie pić. On musi już pić, bo gdyby przestał, zrobi wypadek. Wiemy, co mówię. Znam człowieka, który jeździł autobusem publicznym 30 lat prawie. Nikt nie spodobał wypadku, ale zawsze był pijany. Nie tak pijany, żeby się zataczał, ale tak pijany, żeby jechać po środku, bo gdyby nie wypił, by jeździł w ten sposób. Miałby delirkę, ale jeśli 30 lat pił, on musiał rano coś wypić i aby prosto jechać. Prosto jechać, nie po rowach, prosto jechać. A kiedy podjeżdżał pod swój dom wieczorem, bo można było parkować autobusem pod domem, prywatnym domem i wysiadał, wypadał z autobusu i synowi go brali za ręce i nogi, kładli do łóżka, aby rano wstać, wziąć setę i dalej jechać. Nigdy nie spodobał wypadku, nigdy nikogo nie potrącił, jednak on był już tak uzależniony, że on musiał. I to mu pomogło jechać prosto drogą. Dzięki Bogu, że nie było. I powiem ci, człowiek uzależniony, człowiek, który pije regularnie z Ducha Bożego, będzie szedł prosto drogą. Będzie szedł prosto drogą. Halleluja. Nie będzie schodził na prawo i na lewo i po robach, ponieważ będzie pełen Boga. Będzie bardziej uodporniony i znieczulony na to wszystko, co świat niesie. On pisał do nich w czasach, kiedy było trudno. List do Efezjan, Kościół był prześladowany. Halleluja. Jednak jest i trzecie dobrodziejstwo. Spójrz, on potem mówi, 20 werset, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, żony, bądźcie uległe mężom swoim, 22 werset i 25, dalej mówi on o małżeństwie, uczy rodzinie i dzieciach, mężowie, tu przede wszystkim o małżeństwie, mężowie, miłujcie żony swoje. Trzecie dobrodziejstwo. Pierwsze, rozróżnisz szybciej Bożą wolę, jeśli pozostaniesz pełnym Ducha Świętego. Drugie, będziesz znieczulony, bardziej odporniony na zmartwienia, troski i wszystkie te rzeczy, które są na świecie. I trzecie, będziesz lepszym mężem i lepszą żoną. Ludzie pełni Ducha Świętego są lepszymi mężami i lepszymi żonami, ponieważ mogą łatwiej ulegać sobie w bojaźni Chrystusa. Inaczej mówiąc, hej, nie będę prosił, żebyś podnosił rękę, ale przypomnij sobie dni dawne, kiedy byłeś trochę napity, byłeś trochę wcięty i ktoś powiedział, ale ty jesteś gruby, przytyłaś, okej. Okay. Ale ty jesteś, pamiętasz to i coś tam rzucił, bo wtedy, wiesz, hamulce puszczają, a ty co zrobiłeś? Nie. Masz rację, tak było i trzapnęłeś go w plecy, bo też byłeś podpity. Rzeczy spływają po tobie jak po? O to chodzi Bogu. Ludzie pełni Ducha Świętego, w małżeństwie również, rzeczy spływają po nich bardziej jak po kaczce, bo mają bardziej miękkie nogi, okay, widzisz, bo są bardziej wyluzowani, bo są pełni Ducha Świętego i strach nie jest w stanie tak bardzo penetrować ich głowę. Halleluja, wstajmy na tym miejscu. Panie, my dziękujemy Ci. Twoją wolą jest, abyś mieć ludzi w tych dniach, nie tylko dobrych, nie tylko pełnych wiary, pełnych Ducha Świętego. Panie, pełnych Ducha Świętego. Pełnych Ducha Świętego. Tych, którzy piją w swoich domach, regularnie piją z rzeki. Halleluja. Regularnie i rozpoznają Twoją wolę i są bardziej znieczuleni i odpornieni na zmartwienia i troski. Panie, i którzy doświadczają tego, że życie pełnym Ducha Świętego jest po prostu łatwiejsze i do takiego życia nas powołałeś.
Ale dbajcie o to, stale dbajcie o to, aby Duch Święty mógł was wypełniać. Halleluja. Jedno ze współczesnych tłumaczy mówi tak. Nie śpiewajcie Panu, śpiewajcie chwałę, na chwałę Pana, nie śpiewajcie pijackich pieśni, ale śpiewajcie na chwałę Pana. On wiedział, o czym mówi. Oni śpiewali wiele pijackich pieśni, zanim się nawrócili, więc oni mówi, śpiewajcie dla Pana, śpiewajcie, wymieńcie alkohol, trunek na Ducha Świętego i dalej pozostawajcie upojeni. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Spójrz, co powiedział człowiek, który doświadczył upojenia Bogiem w Bożej obecności. Jeremiasz, prorok, powiedział w ten sposób. Jeremiasza 23, werset 9. Jestem jak mąż pijany, posłuchaj, i jak człowiek zmożony winem wobec Pana i wobec świętych Jego słów. Halleluja. To jest to, co Bóg pragnie w tych dniach. Tak będziemy szczęśliwsi i zdrowsi. Podnieś swoje ręce. Panie, my dziękujemy Ci. Ja modlę się o każdą osobę w zasięgu mojego głosu, która nie została napełniona Duchem Świętym i nigdy nie przyszła nad rzekę, aby pić z Ducha, jak Jezus powiedział, aby przyjęła ten dar, została napełniona Duchem Świętym nawet tu i teraz i zaczęła modlić się innymi językami. Nie tylko to, pięknie śpiewać, pięknie dziękować, budować się duchowo w oparciu najświętszą swoją wiarę w psalmach, hymnach i pieśniach duchowych samym swoim osobistym życiu, napełniając się Duchu Świętym każdego dnia. Halleluja. Przyjmij dar Ducha Świętego, jeśli nie przyjąłeś, tam w domu, jeśli oglądasz, tu na miejscu, podnieś swój głos i powiedz, Panie Jezu, który ścisz Duchem Świętym i mocą, ja uwierzyłem w Ciebie i przyjąłem Cię jako Pana i Zbawiciela, ja teraz przyjmuję Twój dar. A jeśli nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, pokutuj tu i teraz. Wyznaj Mu, że On jest Twoim Panem, przyjmij do swojego serca i przyjmij dar Ducha Świętego. I zacznij modlić się w Duchu Świętym. Somośka la pracka na maneskaj. Zacznij pić rzeki Ducha. Halleluja. Zacznij napełniać się Duchem Świętym. Somośka la pracka na mani mese na cinoskoj. Halleluja, 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 halleluja. Kobro maskę, bo ci, którzy znają mnie, osobiście mnie znają i doświadczać będą w tych dniach, ci umocnią się, ci wzmocnią się, ci utwierdzą się, ci postawią swoje stopy na kaskale. Ci nie poddają się, ci nie zapadną się pod ziemię, ci powstaną, chwycą moje słowo jak pochodnie świecącą w ciemnym miejscu. Ci podniosą swój głos, ci odeprą siły ciemności, ci położą ręce na chorych i uzdrowią ich, ci będą niezwyciężeni, ci ujrzą moje powtórne przyjście, ci będą gotowi na moje przyjście, ci znaleźli będą w miejscu wiary, w miejscu oczekiwania, w miejscu dziękczynienia, w miejscu, gdzie ich oczy będą skierowane na zapłatę. Halleluja, halleluja. Soboszkę da brackę naj. Panie, my dziękujemy Ci za to. My Tobie oddajemy chwałę i uwielbienie i cześć. Halleluja, 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 halleluja. Bądź uwielbiony i wywyższony. Amen, amen, amen. Halleluja. Spędzaj czas z Bogiem. Upajaj się. Mój tata odszedł do Pana. Niedobrze jest mówić o zmarłych, ale on odszedł i odszedł jako nawrócony i napełniony Duchem Świętym, więc nieważne jak zaczynasz, ważne jak jest Twój koniec. Jednak kiedy nie znał Boga, on był z kategorii tych osób, że nie potrzebował towarzystwa do picia. Niektórzy potrzebują towarzystwo, a niektórzy, ich osobowość taka jest, że nie potrzebują. On tylko potrzebuje flaszki. Flaszka, komórka i dojść do dna. Halleluja. Bóg potrzebuje dwóch osobowości w Tobie. Z jednej strony tych, którzy potrafią pić społecznie, spadło i chcesz to podnieść. Z drugiej strony tych, którzy potrafią pić indywidualnie. Mam na myśli indywidualnie, czy jest nabożeństwo, czy nie. Czy jest lockdown, czy nie, ale we mnie on nie jest. Ja idę, zamykam się z Bogiem. Ja nawet mogę jechać samochodem, uważaj za bardzo, i mogę modlić się w Duchu Świętym, upajać się, gdziekolwiek znajdę. Jeśli naprawdę byłeś kiedyś uzależniony od czegoś, to wiesz, że nieważne jakie miejsce i sytuacje, ty znajdziesz dla siebie 3 minuty. Halleluja. Nie wiem, o czym mówię fizycznie, bo nie byłem, ale patrząc na innych, patrząc na mojego ojca, on zawsze znalazł, zapijał smutki, zanim został zbawiony, napełniony Duchem Świętym, żeby to było jasne. Bądź tą samą osobą. Czy kościół otwartym, czy zamkniętym? Czy większy lockdown, czy mniejszy? Bierz swoją, przepraszam, flaszkę,
Idź do swojego miejsca odosobnienia, zamknij drzwi za sobą i miej czas swoim niebiańskim Ojcem. Idź nad rzekę i pij z Jego Ducha, uodparniaj się, poznawaj lepiej Bożą wolę. Halleluja, to odbije się nawet na Twoim domie i małżeństwie, zdrowiu i umyśle. Halleluja. Będziesz bardziej radosny, spełniony i będziesz inny. Ludzi, którzy są pijani, inni się ich śmieją albo ich unikają. Ludzi pełnych wiary i Ducha Świętego albo się ich unika, albo się z nich śmieje, albo się przynosi do nich chorych, żeby ich uzdrowili. Pomyśl o tym, tak było w dziejach apostolskich. Nic pomiędzy. Jedni nosili kamienie, aby ich zabić, drugi chorych, żeby ich uzdrowić. Halleluja. Nic pomiędzy. Dlaczego? Bo ci byli inni. Oni byli różni. Niektórzy bali się przyłączyć do tej grupy ludzi, chrześcijan, z obawy przed innymi różnymi rzeczami. Albo niech się boją nas, albo niech znoszą chorych i cierpiących i niech wołają do Boga. I powiem ci, to jest czas, aby taki Kościół był dzisiaj na ziemi. Halleluja. Tacy ludzie są pełni wiary, pełni Ducha Świętego, jak również i dobrzy. Halleluja. Jeszcze raz wnieśmy swój głos. Panie, my dziękujemy Ci. My dziękujemy za ten tydzień, ten dzień, to miejsce tych ludzi. Panie, to ten czas. Takich ludzi masz w tym miejscu. Innych nie masz. Nie ma czasu. Nie ma czasu na innych. Panie, my nie wiemy, kiedy przyjdziesz i czy może my nie jesteśmy tym pokoleniem właśnie. Dlatego, Panie, to oto my, użyj nas. Halleluja. Oto my, Panie, my dziękujemy Ci za ten przywilej poznania Ciebie, doznania Ciebie i przyjęcia daru nieba, daru Ducha Świętego na to ziemskie życie, naszego świętego niebieskiego pomocnika. Halleluja. W tych dniach, które są złe, my Tobie oddajemy chwałę za to. W cennym imieniu Jezusa. I Kościół powiedział amen, amen. Usiądźmy na tym miejscu. Ja poproszę Hanię na chwilę, ma dla nas parę dobrych słów, zanim rozejdziemy się. Będą też ważne ogłoszenia, zanim zwolnimy to miejsce dla drugiej części Kościoła. Dzień dobry, witam Was serdecznie. I chciałam przypomnieć, że w czwartek Amerykanie i część świata obchodziła Święto Dziękczynienia i ja również chciałabym, żebyśmy mieli taką okazję podziękować Bogu. Ja osobiście chcę podziękować za Słowo Boże, bo jest niesamowite to, że pastor użył dzisiaj wersetu, który ja Wam za chwilę jeszcze raz przeczytam. A każdy z nas ma na pewno powód, żeby za coś Bogu podziękować. Halleluja. Księga Sędziów, 7:2. I rzekł Pan do Gedeona: zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał Midjańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. I mamy teraz możliwość podziękować Bogu, dając dziesięciny i ofiary, żeby pamiętać, że to nie my z własnej siły, ale to On daje nam siłę, zdolność i mądrość i otwarte drzwi i przychylność do zdobywania bogactwa i błogosławi pracę naszych rąk. I Bóg nie chce, żebyśmy oddawali dziesięciny i ofiary siali, bo chce nam coś zabrać. Chce nam umniejszyć, chce, żebyśmy mieli braki, żeby nam zabrakło. On chce, żebyśmy pamiętali, że to On nam błogosławi i On nas zaopatrza. Tak jak tutaj oddalił bardzo dużo wojska i 300 osób poszło dalej walczyć, po to, żeby ludzie wiedzieli, kto zwyciężył. Tak samo my siejemy ofiary i płacimy dziesięcinę, oddajemy dziesięcinę, żebyśmy wiedzieli, od kogo te finanse pochodzą w naszym życiu. I tak jak większość z nas prawdopodobnie nawróciła się dzięki temu, że ktoś nam głosił Ewangelię, że nas zaprosił na spotkanie ewangelizacyjne, na nabożeństwo do kościoła, może na kurs alfa, albo na jakąkolwiek inną, nie wiem, grupę domową, jakieś spotkanie. Dostaliśmy traktat na ulicy, jakąś publikację, darmowe Pismo Święte, takie małe, zawsze czasami rozdawane. I to wszystko kosztuje, tak? Za to ktoś zapłacił. Myśmy dostali to darmo, bo Słowo Boże jest za darmo, ale materiały i sposób przekazywania tego Słowa nie jest za darmo. I tak jak myśmy mieli możliwość usłyszeć Boże Słowo i przyjść do Boga, wrócić do Niego, tak samo dajmy tą możliwość innym osobom, aby mogły usłyszeć Boże Słowo. Dlatego zbierzmy dziesięciny i ofiary. Halleluja. Thank you, Father. Halleluja, halleluja. Gdzieś tu moja karteczka jest. Jest może Ola już? Ola, mama Gabrysi? Będę chciał za chwileczkę poprosić. O, będę chciał, aby Ola podzieliła się, bo ona będzie na drugim nabożeństwie, ale prosiłem, przyjęła wcześniej,
podzieliła się krótko inicjatywą, która powstała, bo służbą w Kościele, więc wyszło to od niej, więc pozwolę jej, aby przedstawiła. Witajcie Kościele, chwała Bogu. Potrzebuję trochę waszej interakcji do tego, co chcę powiedzieć. Takie może przyziemne się to może wydawać, zobaczymy, co będzie, ale powiedzcie mi, podnieście rękę może. Ilu z was korzysta z Facebooka? Z Facebooka. Ktoś ma? No, sporo osób, więcej niż połowa na tej sali na pewno, więc statystyka jest dość duża. A ilu z tych, którzy mają Facebooka, zna i jest też członkiem gdzieś na tej grupie Kościół Chrześcijański Słowo Wiary? Wiem. No to słuchajcie, do tej inicjatywy, która już jest i działa od lat, mam w jakiś czas już w sercu to, żeby dołączyć do tego Facebooka z dodatkową grupą, która będzie takim umocnieniem społeczności. Umocnieniem, ale w sposób praktyczny. Wczoraj już niektórzy z was mieli okazję zobaczyć, bo kilka zaproszeń wysłałam, ja nie mam wszystkich na Facebooku, nie znam też wszystkich jeszcze, mam nadzieję, że będziemy się poznawać. Natomiast powstała taka grupa, powstała taka inicjatywa, tak, która ma na celu to, abyśmy my wzajemnie mogli się do siebie zwracać z prośbami na przykład o pomoc, z jakąś naszą ofertą też pomocy, bo wiele razy jest tak, że mamy coś do zaoferowania, mamy coś do oddania, jakieś przykłady za chwilę na pewno przytoczę, a nie ma takiej sposobności, żeby w Kościele to zrobić tutaj na miejscu, czy też się krępujemy, czy po prostu, nie wiem, nie wpadło nam do głowy, nie wiemy, kogo się możemy o coś zapytać, a jest nam jakaś doraźna pomoc, powiedzmy, potrzebna, fizyczna, bo to chodzi o taki fizyczny, praktyczny aspekt tego. Ta grupa powstała po to, ja tam tak to ujęłam, żeby dać praktyczny wyraz teologii, bo wiecie, my jako Kościół często mówimy o tym, że powinniśmy sobie pomagać, powinniśmy mieć wszystko wspólne, powinniśmy móc na siebie liczyć. Kiedy ktoś jest w jakiejś potrzebie, no to może liczyć na brata, na siostrę, a czasami nawet nie wiemy, do kogo mamy się zwrócić. I na tej grupie każdy, kto zostanie członkiem jej, poprzez po prostu dołączenie do niej, będzie mógł zadać sam pytanie, włożyć tam jakąś prośbę modlitewną, powiedzmy. Czyli takim aktywnym członkiem będzie można być, bo grupa Kościoła Słowa Wiary, tam mamy ogłoszenia, tam mamy filmiki, tak, z nabożeń, z wydarzeń, które tutaj mają miejsce i tam jest właściwie moderator tego i tutaj my sami nic nie wrzucimy, możemy skorzystać z tego, polubić, dać komentarz, a tam będziemy my wszyscy jakby redaktorami tego, możemy zadać pytanie o to, czy jest możliwość jakiejś, nie wiem, pomocy, bo coś do przewiezienia jest, ktoś nie ma możliwości, ktoś inny ma, nie wiemy, kogo się zapytać. Ja właściwie nawet sama ostatnio miałam taką potrzebę, natomiast ta inicjatywa nie wynikła z tej potrzeby, bo ta inicjatywa już się wcześniej wyłoniła troszeczkę, natomiast ja nie miałam kiedy się za to zabrać, ale miałam potrzebę, szukałam pomieszczenia jakiegoś i właściwie nie wiedziałam, kogo się mogę zapytać, bo przyszło mi do głowy, że przecież mogę w Kościele. I jedyne osoby, które znałam, zadałam to pytanie, a bo łatwiej na pewno by było zadać na tej grupie, słuchajcie, czy ktoś dysponuje takim pomieszczeniem, bo potrzebuje. I wiecie, jeżeli mamy 30 członków, no to jest większa szansa, że ktoś odpowie, tak? Możemy mieć, nie wiem, jakieś zapytanie, że nie wiem, jakaś siostra potrzebuje pomocy w domu, żeby umyć okna przed świętami. I chodzi o to, żeby się nie krępować, żeby o tym napisać. Potrzebuję takiej pomocy albo znam kogoś, kto jest sam, kto potrzebuje takiej pomocy, czy są chętni, którzy by coś takiego zrobili. Zachęcam was, żebyście dołączyli do tej grupy. Na naszej stronie głównej, tutaj z Kościoła, jest link podany. Wystarczy kliknąć, wystarczy dołączyć. Już kilka osób wczoraj właśnie tak dołączyło. Także fajnie, cieszę się i mam nadzieję, że ona będzie żyła, słuchajcie. Niech ona żyje, ta grupa. Także nie bójcie się czegoś tam wpisywać. Nie ma głupich pytań, nie ma głupich odpowiedzi. A my możemy tak naprawdę też taki praktyczny wyraz temu dać, niosąc swoją pomoc, bo wierzę, że każdy z nas jest też po to stworzony, ale ma też to w sercu, żeby sobie nawzajem pomagać, sobie nawzajem usługiwać. Błogosławić się nawzajem. Po to jesteśmy społecznością. I niech Pan Bóg też pobłogosławi tą inicjatywę. Halleluja. Mam nadzieję, że to będzie okej, okay, że to wyjdzie. Amen, amen, amen. Także wiecie, to się może rozrosnąć w wszystkie strony. Potrzebuję męża, żony i tak dalej. Kandydatów szukam, więc jak inne kościoły podchwycą, to będzie portal kolejny. To tak żartem. Dobrze, słuchajcie, czas leci. Spójrzmy na ogłoszenia, ponieważ są ważne. W tygodniu oczywiście jest środa, więc zapraszam wszystkich albo online, albo tutaj na słowo, na zwiastowanie słowa. Jak wiecie, również mamy modlitwę we wtorki o 19:00. Ktoś się na tym miejscu modli. Wciąż 10:00, 11:00 nabożeństwa. Niestety wciąż zapisy.
Tak jak mówiłem, poranne nabożeństwa zazwyczaj są dzieci, więc spotkania dla dzieci. Choć dzisiaj wyjątkowo młodzież będzie miała na popołudniowym spotkaniu, czyli tym o 12 swoje spotkanie. Tak wyszło z zapisów, no ciężko to, wiecie, ogarnąć logistycznie, aby każdy zawsze mógł być zawsze, kiedy chce. No, najbardziej sprawiedliwe jest to szybciej, ten lepiej. Chyba to będzie najbardziej sprawiedliwe. Taka kolejność. Więc również niebawem za dwa tygodnie, jeśli możemy pójść dalej, będziemy mieli wieczerzę pańską bez poczęstunku i ofiarę misyjną. Z kolei ofiara misyjna będzie za chwileczkę pokażecie na pastorów, których nasi pastorzy i ci, którzy w tym miejscu długo służyli, Larry Angela Keaton, dwie ofiary zazwyczaj mamy misyjne pod koniec roku na ich służbę, oni wiele jeżdżą i głoszą. Podzielimy się jakimiś świadectwami, za tydzień usłyszycie z ich podróży kilka, ufam, świadectw, więc to za tydzień przygotujmy się, ile Pan ci włoży na serce, tyle będzie właściwe. To za tydzień, a z kolei za dwa tygodnie, chyba 12 i 13, tak w poprzednim slajdzie było tak, 12 i 13 grudzień, ostatni zjazd szkoły biblijnej w tym roku. Wciąż potrzebujemy zapisów, chociaż nie było ostatnimi laty, żeby tutaj było tylu, ilu akurat te ograniczenia by nam przeszkadzały, więc myślę, że się pomieścimy i nie ma problemu. Będą z nami pastorzy 12 i 13, Mariusz, Agnieszka, Cieśnicy. Mieliśmy w planie różnych pastorów i z Irlandii, i z innych miejsc z Europy. Musimy po prostu przesunąć je na lepsze czasy, no bo nie przyjadą, a jeśli ktoś przyjedzie i wróci na dwa tygodnie na kwarantannę, więc te rzeczy komplikują życie, ale ufam, że coraz będzie lepiej nam te rzeczy poukładać i mieć tych gości, których chcemy już od nowego roku i ufam, że wy również w to wierzycie. Również taka mała inicjatywa, pamiętacie, otrzymujecie SMS-em z serca do serca wielu z was i nauczanie z Instytutu Boskiego Uzdrowienia. Pomyśl o jednej osobie, której możesz to przesłać, pomóc się. Panie, komu mogę posłać dalej? Jednym kliknięciem. Podziel się tym dobrym słowem, ufam, że jest dobre, z kimś, kogo znasz albo kogo ci Pan wskaże. Halleluja, a wierzę, że tak właśnie będzie. Wstańmy na tym miejscu. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Tydzień przed nami. Tydzień różnych wieści i statystyk znowu wylewanych na nas, więc przynieśmy nasze życie, domy, nasze rodziny do Boga i dziękujmy, że żyjemy, Psalm 91, proszę, pod osłoną Najwyższego i przebywamy w Jego cieniu. Amen. Możemy to zrobić? Wznieśmy swój głos do Boga. Nie tylko o sobie myśl, ale o swoim domu. Wszyscy, którzy tam mieszkają, o swojej rodzinie, podnieśmy głos i dziękujmy. Mieszkam pod osłoną Najwyższego i przebywam w cieniu Wszechmocnego. Mówię do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo Ty wybawisz mnie z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swoimi okryjesz mnie i pod skrzydłami Twoimi znajdę schronienie. Twoja wierność jest moją tarczą i puklerzem. Nie ulęknę się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani moru, który poraża w południe, ani zarazy, która grasuje w ciemności. Chociaż padnie u mego boku 1000, a 10 000 po mojej prawicy, mnie to jednak nie dotknie. Dlatego, że Ty, Panie, jesteś ucieczką moją i Ciebie Najwyższy uczyniłem ostoją swoją. Nie dosięgnie mnie nic złego i plaga nie zbliży się do domu mego, ale bowiem aniołom swoim poleciłeś, aby mnie strzegli na wszystkich moich drogach. Na rękach nosić mnie będą, by mnie uraził o kamień nogi swojej. Będę deptał po lwie i po żmi. Lwiątko potwora rozdepczę. Ponieważ Ciebie umiłowałem, wyratujesz mnie, wywyższysz mnie, bo znam imię Twoje. Wzywać Cię będę, a Ty mnie wysłuchasz. Będziesz ze mną w niedoli, wyrwiesz mnie, czcią obdarzysz długim życiem. Nasycisz mnie i ukażesz mi swoje zbawienie. Wznieśmy swój głos. Panie, my dziękujemy Ci za ten Kościół, te rodziny i domy. Tego Kościoła przebywające w cieniu Wszechmocnego i pod Twoją ochroną Najwyższy. Panie, jeśli ktoś jest jeszcze chory w domach czy zainfekowany, w imieniu same dziękujemy Ci za moc uzdrowieńczą, która działa w ich ciałach, lecząc, uodparniając domy wolne od infekcji, wolne od choroby. Panie, dziękujemy Ci, ja błogosławię ten Kościół. Błogosław pracę ich rąk. Błogosław ich wyjście, ich wejście. Błogosław ich mienie, ich dzieże. Błogosław ich dzieci, Panie. Ich sen, jak i dzień, Panie, tym tygodniu. Dziękuję Ci, Ty błogosławisz. Zatem diabeł i człowiek nie może przekląć w cennym imieniu Jezusa. I Kościół powiedział: zachęcam Was, Kościele, abyśmy w tym tygodniu żyli czym? Słowem Bożym. By tak byli prowadzeni Duchem Bożym i kochali ludzi wokół nas. Spójrz komuś prosto w oczy i przypomnij mu. Pamiętaj, jesteś cenny i wartościowy. Dla nas i dla Jezusa tym bardziej.
Mamy chwilę, jeśli ktoś się nie spieszy, kawa i herbata. To miejsce potrzebujemy trochę uporządkować, przewietrzyć, więc Wam dziękuję, dobrej niedzieli i dobrego tygodnia. Z Bogiem.